mam, odesłałem karę po Pobożowia. Jestem na rogu Świerczewskiego i Marczewskiego. Dziękuję. To dla mnie. Nie ma ani słowa. Zapomnieli. Zmywamy się, nie możemy tu zostać. Udawaliśmy Robin Hoodów. W dzielnicy Belleville było błoto, brud i bieda. Ale dzięki nam ludzie mieli kolorowe telewizory i markowe drobiazgi. A co mówili twoi rodzice? Nic. Przewidzieliśmy. Zastrzelili Gerarda jak kaczkę. Kasjer też nie żyje. Twoi rodzice nie domyślali się? Nie. Czym się zajmują? Prowadzą zakład fryzjerski. Ubóstwiają mnie. A ja ich. Widzi się zawsze to, co chce się widzieć. Masz szczęście. Jeśli mnie zamkną, umrę. Śpi. Masz zdjęcia do dokumentów? Po co? Żeby wyjechać. Nie mam. W metrze jest automat. Idź. To ci zajmie 10 minut. Nie pójdę sama. Wyjdę później. Też muszę zrobić zdjęcia. Chodźmy razem. Nie możemy. Chodź.
się obejrzałam, stałam już przed domem tego mężczyzny. Rozumiem. Rozumiem. Doskonale rozumiem twój stan. Od tego czasu byłam jakby pozbawiona duszy. I tak zostałam żoną tego mężczyzny. Kiedy spotkałam ciebie w świątyni Kalim w Asakusa, nagle jakbym się przebudziła. Jakbym została przez kogoś porwana i nagle podrzucona pod własnym domem. Będąc żoną tego mężczyzny i matką jego dziecka, stałam się inną kobietą, rzuconą gdzieś daleko. Tutaj jestem jedna prawdziwa. Obejmij mnie. Jest pan chory i bardzo się zdziwiłam. Jeśli mogłabym pomóc... Nie, to nic poważnego. Trochę w zbyt przyspieszonym tempie przyjrzał się temu światu. Inaczej mówiąc, u dzieci... Przyszła pani Masae. Proszę.